Alejk? Tadeusz, Józef 1, Grażyna Dorota. No ja jestem też na południe. Też jestem na południe. TJ1 GD, Tango Juliet, Lando Delta, Tadeusz, Józef 1, Grażyna Dorota. Albo w Polsce Hotel Foxtrot 3, Grażyna Dorota, HF3 GD, na polskim znaku jestem. O, witaj Darku, już sobie na QRZ, no już mi przypomniałeś, pamiętam jak na WhatsApp, nie na WhatsApp, to ja mówię, na maila wysłałeś mi fragment pliku, jak mnie odbierałeś. Ale ciebie mocno tutaj odbieram, zaraz zobaczę na S-met, no na ucho 5-9, na ucho 5-9 Darku. Tango Juliet 1, Golf Delta, Stefan Kłebek 8, Grażyna Karol Urszula. Czekaj, bo wpisuję. Stefan Kłebek 8, Grażyna Karol Urszula. Tak, jestem na QRZ.com, wchodzę właśnie, Jacek Lublin, aha, no tak, to się przypominam, no. Także ładnie to leci też na 5-9. Ja mam tylko NC-a zwykłego, pełnowymiarowego, takie od 40 tam metrów przeszło i parę centymetrów, ale nad blaszanym dachem takiego długiego budynku, także mi się stroi na wszystkich pasmach od 7 do 28 poniżej 1,5, no trochę tam przed skrzynką się podreperować na 80 metrów, a tak, no to z tego NC-a jestem i tak idzie jak słyszę. Mikrofon do ciebie, SQ8 GKU, TJ1 GD. O, no to słuchaj, no to i tak pięknie, no to i tak pięknie to idzie, wiesz. Tylko jeszcze, wiesz co, u ciebie 100 watów, czy jak tam u ciebie z tą mocą jest, bo nie dosłyszałem, czy mówiłeś? No na radio jest ustawione na 100, no ale wiesz, jak to na USB, to tak idzie do 50-60, jak widzę w tym piku. No ale jest ustawione na 100, tak, na 100, FT710, NC300 watów, SQ8GKU, TJ1GD. O, no to ładnie, no to słuchaj, na 5-9, powiedz jaka tam temperatura u ciebie, bo tak z ciekawości, no wiadomo, Kamerun, no inny klimat, że tak powiem, w Lublinie w tym momencie, słuchaj, 3 stopnie na plusie, tylko 3 stopnie na plusie. Ja mieszkam na 10 piętrze, jak patrzę, wiesz, w dół, to są bloki czteropiętrowe, to te bloki czteropiętrowe, dachy ich są pokryte, no, są pokryte, wiesz, tak jak w lodówce, tak, to tym szronem, przymrozkiem są pokryte. Tango Juliet 1, Golf Delta, Stefan Kłebek 8, Grażyna Karol Urszula. Nie wiem, u ciebie na pewno chyba nie jest znany za bardzo śnieg, czy szron, over, chyba że jak w lodówce. No u nas jest teraz 25, nie? No a będzie 32, 31, 32. Z rana to tak jest, no już chłodno, 25 stopni tylko. No przypominam sobie tą antenę, widocznie z kimś rozmawiałeś, albo to wtedy jak ci wysyłałem to nagranie, bo tą antenę sobie przypominam tak poziomo na balkonie, gdzieś tutaj przy oknie. I to z tej anteny tak leci, SQ8 GKU TJ1 GD? Tak, zgadza się, tylko tej, wiesz co, nie mam nic innego, tylko taką antenę mam i się słyszymy, tak? No to też jest fajna odległość, bo ile tutaj mi? 5300 kilometrów ponad, między nami. Darku, over. No słuchaj, mam tutaj obok ciebie dwóch ruskich, którzy do mnie dolatują tutaj. Ja z ruskimi nie rozmawiam w ogóle i nie odpowiadam, choć mnie wołali nawet na FT8, ale twój na wodospadzie, twój sygnał jest silniejszy od tych ruskich, którzy nadają na pewno na 3 albo 4 kW z 5 elementowych, jak i monobanderów. A ty, no to u ciebie widzę na tym zdjęciu, to wysokość robi, nie? Ty mówiłeś tam, któreś piętro wysoko, to ta wysokość u ciebie robi, to tam choćbyś, kurde, z balustrady balkonu, kurde, podłączył do skrzynki, bo domyślam się, że ze skrzynką pracujesz, nie? Podłączył skrzynkę do balustrady, to na takiej wysokości, no to leci jak leci, no cały czas przekracza 9. No super słychać, mówię, jak FM albo Radio Maria, to tak się słychać. SQ8 GKU TJ1 GD. TJ1 Golf Delta, Stefan Kłebek 8, Grażyna Karol Urszula.
Głosim Gekołtej od 1GD. Jak masz pod ręką, to zobacz sobie maila ci wysłałem. Jak cię słychać i jak cię widać na wodospadzie w porównaniu do tych Rusków, którzy myślałem, że ale mi silnie Ruski idą. A ty się odezwałeś i Ruski poszły w odstawkę. Znaczy nie, żebym im odpowiadał, tylko mówię o sile sygnału na wodospadzie, nie? No, to tak jak podobnie jak u mnie, słuchaj, ja mam NPD, on jest tam może, nie wiem, 5-6 metrów nad ziemią, max 6 metrów nad ziemią, ale jest 3 metry, prawie na całej długości, jest 3 metry nad blaszanym dachem takiego długiego budynku. I to też mi robi, ja byłem zadziwiony, słuchaj, jak go powiesiłem i patrzę, że mi się wszystko stoi, jakby skrzynkę mieć patrzę, kurde, czy podłączyłem skrzynkę, czy co? Wszystko elegancko wystrojone i 21 mega, 28 mega są na 50,4 albo 49,7 ohmów, albo SWR jest na 1,0 albo max 1,1. Rozumiesz, tak są te, no tam trochę jest 1,3 to jest na 14 mega, ale wszystko jest poniżej 1,5 mega. Oprócz 2,2 mam na 80 metrach, także muszę tutaj się ratować skrzynką, ale ja nie mam tu z kim rozmawiać na 80 metrach, także mi zupełnie to pasmo jest niepotrzebne do nikogo, do niczego, bo tutaj nikogo jeszcze nie słyszałem na tym paśmie. Ewentualnie na 7 mega, ale to mi się skrzynka stroi na 1,3, 1,4 na 7 mega. Także wszystko pięknie. Zobacz sobie tego e-maila. Gołąbki widzę tam macie w Lublinie. Też macie gołąbki, ja też mam gołąbki. Wygląda jak 8 GKU, to jest od 1GD. Poproszę do ciebie. Słuchaj, na sekundę ja przerwę. Nie włączaj się teraz, ja przerwę. Przełączę antenę na deltę. Na deltę, taką mam między palmą a domem założoną deltę. Na 28 MHz. Zobaczymy, jak będzie mnie słychać, czy jest jakaś różnica z tej delty. Nie przekazuję mikrofonu, tylko zmieniam antenę i już się odzywam za 10 sekund. 8 GKU, 8 GKU, 3 od 1 GKU. No Darku, dużo, dużo słabiej. Na S-metrze mam do jednego S-a, do jednego, może do dwóch S-ów, jeden do dwóch S-ów i tyle. Jeden do dwóch S-ów, czytelność taka trójka czytelność w szumach, czytelność trójka. To jak masz możliwość, to z powrotem na tamtą antenę, over. No słuchaj, nic nie słyszałem, nic, czekać się może, tą antenę zawiesiłem, Haron, przykręciłem tutaj. Nie słyszałem się w ogóle, więc szybko teraz tej całej tej relacji nie słyszałem. Pewnie też nie słyszałeś, nie wiem dlaczego. Gdzie ja tutaj mam antenę, chorobę, gdzie to jest kabel od 28 MHz. No proszę, no zobacz, no. Zaraz może go znajdę jeszcze. Czy ja ty słyszałeś cokolwiek? Jest tu 8 GKU, to jest 1 GD? Tak, ja ci nawet odpowiedziałem. Słuchaj, na S-metrze było tak chyba do jednego, do dwóch, no do jednego S-a. Czytelność trójka do jednego S-a u mnie tak to leciało, wiesz. Jak obrobię ten filmik, wyślę ci na YouTubie, posłuchasz sobie dokładnie, wiesz, jaka jest antena, no właśnie, między deltą, a tą anteną, co teraz nadajesz. Jak tutaj ciebie odbierałem. Proszę Darku, do ciebie, over. Tak, bo tutaj gdzieś szukałem anteny i gałkę poruszyłem. To była zła antena była, słuchaj, zła antena była. To była delta na 14 MHz. Teraz włączę deltę teraz nie przekazuję mikrofonu, tylko włączam deltę na 28 MHz. Moment. A teraz jestem na delcie na 28 MHz. Tak, odbieram, słuchaj, na S-metrze 3 do 4 Hz, na S-metrze 3 do 4 Hz, czytelność taka czwórka, wiesz, w szumach, tak, no, odbieram tutaj w tym momencie w szumach, jakieś mi tu troszeczkę minimalne zakłócenia weszły, czytelność 4, czy ty mnie odbierasz, over. No teraz, słuchaj, no nie wiem, co, no to elegancko ta delta pracowała, ładnie się stroi, ta delta ma 28, ale teraz, kurczę, tak prawie ci nie słyszałem, więc przełączyłem znowu na tego NPD-a. Żeby NPD był lepszy od delty, no to ja rozumiem. S-8 GKU, to jest 1 GD.
No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Też mnie to dziwi, też mnie to dziwi. I tobie na maila wyślę link, jak już uda mi się obrobić. Nie wiem, kiedy uda mi się obrobić ten filmik. Wyślę ci na maila, to posłuchasz sobie, porównasz sobie między deltą a entfedem, między antenami, usłyszysz swój sygnał. Usłyszysz, jak to u mnie było słychać. TJ1 GD, Stefan Kłebek 8, Grażyna, Karol, Urszula, ok? 8 GD, TJ1 GD, ok, ale już wyraźnie twój sygnał słabnie. Ruski się teraz wymieniają. Ruski mają takie sygnały, jak ty miałeś przed chwilą na tym nagraniu, a ty już tak, tak, ledwo, ledwo. No, roba. Tak, to mnie pewnie też tak ledwo, ledwo. No, tak tutaj siada. S8 GD, TJ1 GD. Tak, tak, słuchaj, u mnie tak samo, do 6S-ów masz teraz, tak, do 6 i QSB, QSB i do 6S-ów. Czyli wiesz, zobacz, już te ileś naście minut temu była lepsza propagacja, a w tym momencie już to przysiada, już to między nami przysiada. Dobrze, dziękuję Darku za łączność, bo ja zaraz do QRL-u się udaję, zaraz się do QRL-u udaję. Dziękuję za miłą łączność, linka ci wyślę, z czasem linka na maila ci wyślę, to sobie posłuchasz, jak ja ciebie odbieram. Będziesz mógł sobie obejrzeć. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Tadeusz Jadwiga 1, Grażyna Dorota, Stefan Kłebek 8, Grażyna, Karol Urszula. Stefan Kłebek 8, Grażyna, Karol Urszula, TJ1 GD. Dobra, wszystkiego dobrego, dziękuję ślicznie Jacku za przymiłą mądrość. Mówię, zszedłeś, kurczę, jak burza, no teraz to już idzie kiepsko. Ruski się wybijają, ale ja na nich w ogóle nie patrzę. Wszystkiego dobrego 73, S8 GKU, TJ1, wszystkiego dobrego 73, rozmawiały S8 GKU, TJ1 GD. Dobrze, dziękuję, fajnie, cieszę się za tą fajną, miłą łączność. Miłego dzionka i ciekawych łączności, ciekawych DX-ów tutaj. Na tym paśmie. TJ1 GD, Stefan Kłebek 8, Grażyna, Karol Urszula. Do miłego usłyszenia i powodzenia. Dzięki, bye bye.